Prace nad nową ścieżką rowerową zakończyły się niemal rok temu. W jej oficjalnym otwarciu przeszkodziła jednak epidemia koronawirusa. Inwestycja powstała głównie dzięki unijnym funduszom. 1 400 000 zostało przekazanych. Też jako samorząd gminy musieliście wyasygnować ze swoich środków prawie 400 000. To jest też duża wasza zasługa, duże też podziękowanie, że wspieracie, wspieramy się wszyscy. Oficjalnemu otwarciu nowej ścieżki towarzyszył rajd rowerowy zorganizowany z okazji Dnia Europy. Dziś możemy, myślę, sobie wspólnie zrobić zdjęcie na mecie, na starcie i po prostu cieszyć się tym, że mamy taki obiekt, który spina nam tak zwaną pętlę trzcianecką. Czyli tutaj można z Trzcianki dojechać albo drogą wojewódzką, wzdłuż drogi wojewódzkiej oczywiście do Smolarni, albo drogami powiatowymi przez Stradoń. Nowa ścieżka ma ponad 5,5 km długości. Prowadzi przez malownicze tereny. Na części tej trasy, która przebiega przez miasto, ustawiono też 35 energooszczędnych lamp.